Dzień dobry, Tomek Miodek. Dzisiaj chciałem pokazać takiego małego tipsa odnośnie przestawiania uli na tej samej pasiece. Dzisiaj mamy pierwszy tydzień jesieni i to zaczyna być czuć. Generalnie jest ciepło, nie wiem dlaczego brałem tą czapkę, ale chyba tak jakoś, bo jest tak pochmurnie, tylko dlatego. Tu mam ule, które będę chciał przenieść. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 uli, tak? Tu jest 8, ale on potem później wylatuje. I te ule będę chciał przenieść tutaj, na te stojaki. Już sobie postawiłem dennicę, tak? A to są tamte ule, które będę przenosił na te stojaki. No i tutaj, żeby pszczołom nie dezorganizować bardzo, żeby jakoś im pomóc, postawiłem przed tamtymi ulami punkty orientacyjne. Zaraz pokażę, jak one wyglądają. Te punkty orientacyjne to są zwykłe takie koziołki. To są te ule do przenoszenia. A tu są te koziołki. Jeszcze nawet tam takie gałązki rzuciłem, żeby pszczoły się do tego przyzwyczaiły. To zrobiłem 5 dni temu. No i dzisiaj wieczorem, co chcę zrobić, to przerzucić te ule na te dennice. No i jak to zrobię, po prostu wezmę, przeniosę te ule na te dennice. I te punkty orientacyjne postawię też tutaj, w tych samych miejscach przed tymi ulami. Tutaj, tak? Co to pomoże? Że pszczoły po prostu łatwiej będą miały te punkty orientacyjne przed swoimi ulami i łatwiej będzie im trafić w nowe położenie. Tu jest akurat bardzo prosty przykład, z tego względu, że ja tylko przenoszę te ule 2 metry do przodu, co jest bardzo proste, ale podejrzewam, że tą technikę można stosować też, no może 10 metrów w bok, to by było troszkę ciężko. Chyba, że pod tym warunkiem, że nic by innego nie było, nie? I żadnych innych punktów orientacyjnych. Ale tutaj myślę, że jakby ktoś chciał sobie takie proste o kilka metrów w prawo, czy w lewo, czy do przodu, czy do tyłu przerzucić, to ta technika z tymi punktami orientacyjnymi ustawionymi przed ulami bardzo może komuś pomóc i ułatwić pszczołom powrót do ula. Dziękuję pięknie za oglądanie. Tomek Miodek. Do następnego razu. Ciao, bye, bye.